Jak oglądałam legendę o tym cieście, to był pokazany taki wschodni mężczyzna i kobieta tańcząca taniec brzucha. I on na nią w ogóle nie patrzył, dlatego że jadł właśnie to ciasta. Kurczaki, dzisiaj pachlawa troszeczkę w takiej odsłonie nietradycyjnej, bo zamiast orzechów na górze truskawki. Bo jest sezon na truskawki, a poza tym orzechy już są w środku. Kontynuuję serię przepisów wschodnich, tradycyjnych, pracochłonnych w oryginale, ale zrobionych na taką łatwiznową wersję dla leniwych. I ten przepis ciasta miodowego z orzechami jest zrobiony w wersji szybkiej, ekspresowej dla zabieganych, zapracowanych, ale chcących od czasu do czasu skoczyć sobie do kuchni i coś upiec. Jeżeli Wam się serniczki i makowce znudziły i chce się spróbować czegoś nowego, taki przepisik będzie w sam raz. Pachlawa, takie miodowe, nasączone miodem, masłem, ciasto przekładane dużą ilością orzechów. I w oryginale, przynajmniej tak jak zazwyczaj to jadłam gdzieś, to ono jest bardzo lepkie, bardzo takie treściwe, klejące się. My troszeczkę zrobiliśmy taką lajtową wersję, nie tak dużo tego tutaj miodu, tylko tak symbolicznie na górze. Tak mi się bardziej podoba. Daj.